Ziomki, dobrze, że jesteście, ponieważ dzisiejsza misja będzie naprawdę trudna. Choć z pozoru może się wydawać dosyć prosta, to dzisiaj będę potrzebował waszej pomocy. Oczywiście znajdujemy się na Bobowicach Dolnych i dzisiejsza misja oczywiście będzie ich dotyczyła. Z każdym dniem jesteśmy coraz bliżej ukończenia tego projektu. Jak widzicie, wczoraj robiliśmy ten zimowy biom razem z Elvisem i nawet, słuchajcie, udało nam się sprowadzić tutaj niedźwiedzia polarnego, co jest gigamocne. Do tego nasze niebo ze chmurkami cały czas się powiększa, no jeszcze, słuchajcie, dosyć dużo zostało, ale jak widzicie, jest całkiem nieźle. No i przede wszystkim doszedł nowy budynek tutaj, który przypomina, słuchajcie, jakieś lochy albo jakiś dziwny zamek czarnego bohatera z książki fantazy. A tak naprawdę to chyba będzie po prostu więzienie. Nie wiem, słuchajcie, jeszcze tam nie zaglądałem, ale dzisiejsza misja jest dużo, dużo ważniejsza niż jakieś tam więzienie. Ponieważ dzisiaj na Bobowice Dolne, czyli 100 kratek pod ziemią, miasto pod ziemią, sprowadzamy zwierzęta, które są niezbędne do tego, żeby móc tutaj normalnie funkcjonować. Wiadomo, że bez żadnych zwierząt, czyli wiecie, no krówek, kurczaków czy świnek, no po prostu będziemy musieli cały czas wychodzić na górę, a tutaj chodzi o to, żeby to miasto podziemne było samowystarczalne. Problem jest w tym, że my póki co przedostajemy się tutaj przez taki tunel i o ile zwierzątka, wiadomo, na linie, znaczy no jakby z tym, ze smyczą, no nie, przejdą bez problemu. Z tym, słuchajcie, akurat nie powinno być kłopotów, no to gorsze jest to, że my jesteśmy, słuchajcie, na minus 35 kratce. Jesteśmy 100 kratek poniżej poziomu, no i już po tej drabince chyba zwierzaczki mogą mieć problem i jakby ja muszę to ogarnąć. Ja muszę się tym zająć, ponieważ dostałem takie zadanie od Elvisa. On powiedział: dobra, mordo, słuchaj, jeżeli tutaj mamy już niedźwiedzia, no to fajnie, to znaczy, że możemy też inne zwierzęta tutaj ogarnąć. On oczywiście mi nie powiedział, jak sprowadził tutaj tego niedźwiedzia, ale powiedział, że ja muszę ogarnąć inne zwierzęta. Także lecimy z tym odcinkiem, oglądajcie do końca, żeby zobaczyć, jakie zwierzątka uda mi się tutaj sprowadzić i przede wszystkim, jak uda mi się to zrobić, no bo wiecie, to, że tam krówka będzie, to mało interesujące, ale jaki ja system wymyślę, żeby to zrobić, to może być naprawdę interesujące. Subskrybujcie kanał, ponieważ codziennie na tym kanale są odcinki, a robimy miasto pod ziemią, Bobowice pod Bobowicami, to jest naprawdę gigantyczny projekt i żeby nic nie przegapić, oczywiście musicie subskrybować razem z dzwonkiem. Dodatkowo zapraszam was na mojego Instagrama, który teraz się wyświetla nad moją głową, tam codziennie macie od Maciocha różne fajne rzeczy, więc koniecznie sobie wpadnijcie, będę wam bardzo wdzięczny, jeżeli tam właśnie zajrzycie i zaobserwujecie, a teraz lecimy. Dobra, wiecie, na co wpadłem, jak chwilę pomyślałem? Ja bym, słuchajcie, tutaj wykopał troszeczkę tego, tak dużo, dużo, dużo więcej, no nie, w sensie, no może nie dużo więcej, ale o, coś w tym stylu, słuchajcie, bym zrobił i tu jest woda, ja spróbuję, słuchajcie, wykopać te trzy kratki w górę, aż na sam szczyt tej jaskini i po prostu znajdę zwierzątka, pociągnę je na dół i to powinno, słuchajcie, wypalić, tylko no teraz przede wszystkim, no to będę musiał troszeczkę pokopać, no bo to, słuchajcie, mnie, oj, to mi troszeczkę zajmie, no ale raczej nie powinno to być jakieś bardzo trudne, no ale jeszcze na drabince, słuchajcie, się wolniej kopię, także ja to sobie wszystko skopię, będziemy wtedy mieli cztery kratki powierzchni, na które można spaść i wtedy ja na górę wezmę te zwierzątka za smycz, pociągnę je za sobą, no i jeżeli one wpadną do wody, no to chyba nic mi się nie stanie. Dobra, ziomy, udało mi się to wszystko skopać, było to oczywiście bardzo proste, ale zajęło mi dłużej niż myślałem, bo z 15 minut jednak musiałem to kopać przez to, że byłem na drabince, no i wiadomo, że się wolniej kopię. W każdym razie, zobaczcie, jak to wygląda. Okej, czyli mamy po prostu, słuchajcie, dziurę, drabinka jest pod tym mchem, ale my mamy tutaj cztery kratki, w które może wpaść sobie zwierzątko. Ja oczywiście, słuchajcie, zaraz tam skoczę, żeby to sprawdzić, ale wyszedłem jeszcze tutaj na górę, biorąc wiaderka ze skrzyń, które były na dole, ponieważ tak na wszelki wypadek, mimo że to nie powinno zrobić różnicy, chcę uzupełnić tam wodę na dole, żeby mieć pewność, że tam jest ta woda troszkę taka głębsza, może nawet, słuchajcie, byśmy to skopali. Czyli tak, skaczemy sobie na dół, nic nie powinno mi się teraz stać, proszę, proszę, dobra, nic mi się nie stało. W każdym razie, ja i tak, słuchajcie, to uzupełnię, żeby było elegancko. Pyk, pyk, pyk. Skupimy, słuchajcie, jeszcze jedną kratkę głębokości, żeby mieć absolutną pewność, bo nie wiem, czy zwierzątka, one jakby zachowują się tak samo jak ziomek w Minecrafcie. Nie wiem, czy się zachowują tak samo, ale mam nadzieję, że tak. No i dobra, jestem na górze, teraz nie pozostaje mi nic innego, niż tylko, słuchajcie, znaleźć tak naprawdę jakieś zwierzątko i to przetestować. Jeżeli to się uda, no to rzeczywiście jest to mega proste. W sensie, no jakby pierwsza rzecz, którą pomyślałem, ona zadziałała, ale jeżeli to się nie uda, no to nie wiem, słuchajcie, co będziemy mogli zrobić. W ogóle nie wiem, jak Elviso przeprowadził tego niedźwiedza, czy on to zrobił kolejką, czy on go wziął, słuchajcie, na plecy i go przeprowadził. Tego, słuchajcie, nie wiem, on mi nie powiedział, ale widzę kurczaki. A jak widzę kurczaki, no to kurczaki, ziemniaki, kurczaki, ziemniaki. Wiadomo, dobra, słuchajcie, w takim razie bierzemy jednego, bierzemy... Halo, halo,
Panie kurczaku, dobrze, o, dziękuję, bardzo pięknie. Dwa kurczaki teraz są ogarnięte. Teraz tak, ja bym, słuchajcie, bardzo, bardzo byłbym zadowolony, gdyby udało się jednak zrobić coś takiego, żeby ta woda nie płynęła, no bo ja chcę tego kurczaka zabrać ze sobą, a ta woda chyba im bardzo przeszkadza. Dobrze, czyli tak, kurczaczki idą za mną. Dwa kurczaki to by była, słuchajcie, bardzo fajna sprawa, bo od razu mielibyśmy dwa, bo można by je od razu rozmnożyć. Ja lin wziąłem więcej, no bo po prostu miałem u siebie w skrzynce cztery, więc wziąłem wszystkie. To nie ma znaczenia, najważniejsze jest to, żeby mieć po dwa egzemplarze jednego zwierzęcia. Wiadomo, o co chodzi. Dobra, kurczaczki za mną idą, no i to może potrwać, słuchajcie, dosyć długo, mimo że ja mam do przejścia, nie wiem, ze 100 kratek, no to pewnie będziemy szli 5 minut. Okej, w ogóle teraz wymyśliłem, że z kurczakami to w ogóle nie powinno być problemu, bo kurczaki jak spadają, no to one trochę tak szybują, trochę tak, wiecie, unoszą się w powietrzu, więc to powinno być akurat giga proste. Tylko tak, mordy wy moje, ja bym bardzo chciał, żebyście wy tutaj wyszły, to są drzewa. O, o, dobrze, dobrze, i teraz ty, jeszcze jeden, nie, jeden został, ale słuchajcie, jeden chyba leci, ej. Co jest, poczekajcie, mam linę. Tutaj lina do mnie spadła. I gdzie jest ten kurczak? Ej, przecież on tutaj zlatywał. Na 100% leciał tutaj. No dobra, to ja muszę lecieć na górę, no. Przecież widziałem, jak kurczak spada. Jest, jest, patrzcie, 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 jest kurczak, hello, panie kurczaku, patrzcie, mijamy się w windzie, panie kurczaku. Pozdrawiam serdecznie pana, widzimy się na dole, tylko muszę polecić po pana kolegę, to się zaraz zobaczymy. No i dobra, gdzie jest ten drugi kurczak? Bo linę już zebrałem, no i mamy kujciaka, pana kujciaka. Poczekajcie, poczekajcie, bo ja nie chcę też tutaj rozwalać tego za bardzo. Dobra, mamy cię, gościu, i teraz tak, hono tutaj, poczekaj, ja go w ogóle postaram się popchnąć. Ja postaram się pana kurczaka popchnąć i co? Nie! Nie! Gościu! Gościu, spadówka! No i pięknie, słuchajcie, wiecie co? W takim razie ja oczywiście spadam też na dół, ta lina powinna się zerwać, ale ja tutaj spadam, ponieważ jak ten kurczak drugi zleci, no to przyprowadzę te kurczaki od razu tam, gdzie powinny być. Czyli co, czekamy na kurczaka, czekamy na twojego ziomeczka i lecisz, gościu, do nowego domu. Patrzcie, jaki spadochroniarz, gościu nawet nie potrzebuje spadochronu. No i dobra, okej, rzeczywiście z kurczakami było dosyć łatwo, bo one rzeczywiście tak się unoszą w powietrzu, ale wiecie, no z krowami, które są duże i ciężkie, może być gorzej. Dobra, kurczaki, to jest wasz nowy dom, znoście tutaj bardzo dużo jajek, będzie spoko, uważajcie tylko na niedźwiedzia, on co prawda jest przywiązany, ale no on może was zjeść, także uważajcie na niego, bawcie się dobrze. No i fajnie, udało się ogarnąć, słuchajcie, dwa pierwsze kurczaki, poszło to naprawdę gładko, teraz może być ciężej, bo oczywiście będę polował na większą zwierzynę, wiecie, słuchajcie, potrzebujemy tutaj, no przede wszystkim myślę krówek, ale świnki, owieczki, to wszystko będzie spoko, może nawet konie. No i udało mi się znaleźć, powiem wam szczerze, że teraz przewodzę naprawdę ciekawej ekipie, ciekawej ekipie, to jest bardzo ciekawa, słuchajcie, gromada, pokażę wam ją, przedstawię się, znaczy przedstawię wam ją, bo jest owieczka, jest świnka, jest druga świnka i jest kurczaczek, no kurczaczka niby nie potrzebujemy, ale zawsze spoko, będziemy mieli dwie świnki, to jest, słuchajcie, to jest najważniejszy tutaj towar, dwie świneczki, ale owca też jest super, super, słuchajcie, jest i najlepsze jest to, że to te wszystkie zwierzątka bardzo blisko są naszego wejścia, sami zobaczcie, tutaj są bobowice, za tymi drzewkami gdzieś jest nasze wejście, więc ja oczywiście muszę iść bardzo ostrożnie, bardzo powoli, ale to powinno się udać, tak przynajmniej mi się wydaje. Kurde, bele, marty, pele, dobra, może zejdźmy sobie tutaj. Ostrożnie, dla każdego będzie miejsce w bobowicach dolnych, spokojnie, nie stresujcie się, będzie dobrze. Ej, serio, słuchajcie, to może się udać, patrzcie, mam aż cztery mam zwierzątka. Tylko tak, jak ja mam to zrobić, żeby one teraz tutaj wpadły, bo ja... Kurde, bele, marce, pele, ej, serio, to akurat nie jest takie proste. Wiecie co, ja być może powinienem wykopać to i powinienem je teraz tam powrzucać. Świniak, ty wpadasz, okej, dobra, teraz owca. Owca, wpadasz. Owca, musisz tam wpaść. Owca jest giga ważna. Dobra, dobra, słuchajcie, owca wpada. Nie, jak to na drabinie? Co jest? Poczekajcie, powinienem je odczepić. Dobra, ty odpadasz, okej, git. Teraz tak, poczekajcie, wrzućmy w takim razie te zwierzątka. Wolę, żeby one, słuchajcie, oj, dobra, to nie jest ani trochę proste. Dobra, teraz tak, świniak, odczepiam ciebie i ty wpadasz. Jest dobrze, i teraz oczywiście tylko kurczaczek. Koło kurczaczka się jakoś bardzo nie boję, kurczaczek powinien przeżyć, tylko tak, zanim, słuchajcie, go zrzucimy, będę musiał go odczepić, tak, odczepiam cię, byczku. Nie, wracaj, mordeczko, chodź tutaj, ej, słuchajcie, to jest naprawdę trudne, trzeba się skupić. Dobra, kurczak, wpadasz i w tym momencie wpadasz. Dobrze, udało się, tylko teraz tak, muszę jeszcze odczepić tą, słuchajcie, a nie, ona po prostu zejdzie ze mną, myślę, że to jest całkiem spoko, żeby świnka zeszła ze mną. Dzień dobry, panie kurczaku, wyprzedzam pana, no bo jeździsz jako ferma, gość, raczej latasz jako ferma, tak wolno, że ci wyprzedzam. No i dobra, jesteśmy na dole, czy, słuchajcie, te zwierzątka żyją? Chyba żyją, no patrzcie, jest owca, jest świnia, no jest picobello magnifico. Ej, no nie, no serio, słuchajcie, jestem przezadowolony, bo to naprawdę działa genialnie. Teraz tak, mamy te trzy zwierzątka, zapraszam
zapraszam was wszystkich serdecznie. Tutaj jest nawet kurczak, tylko gdzieś po drodze zgubiłem linę. Więc teraz tego kurczaka nie weźmiemy, ale dobrze, bierzemy grubą zwierzynę. Słuchajcie, dwie świnki mamy. Dwa kurczaki, nawet trzy kurczaki mamy. Potrzebuję jeszcze jednej owcy, no i dwóch krówek. Wtedy będziemy mieli naprawdę fajny zestaw. Konie byłyby super, lamy byłyby w ogóle genialne, ale wiadomo, krówki to jest taka podstawa. Krówki to jest taka podstawa, jeszcze żadnej krówki nie widziałem, a... Ej, te kurczaki się nawet nie ruszyły z miejsca. Ej, co jest? Czemu te kurczaki się nie ruszają z miejsca? To jest, słuchajcie, bardzo dziwne, ale spoko, nie przeszkadza mi to tak naprawdę jakoś bardzo. No i witajcie w swoim nowym domu, możecie się tutaj rozgłosić, możecie jeść trawę, nic was tutaj nie zaatakuje. No chyba, że tamten niedźwiedź, który... On chyba się patrzy na was, ale może to dlatego, że chce się po prostu zaprzyjaźnić, to jest bardzo prawdopodobne. Ten niedźwiedź na pewno nie chce ich zjeść, absolutnie na pewno nie o to chodzi. On po prostu chce się zakolegować. Sami zobaczcie, że od razu wygląda to lepiej, jak tutaj są, słuchajcie, jakieś zwierzątka, jak jest jakiś ruch, to po prostu wygląda mega fajnie i to jest jeden z tych elementów, które naprawdę tutaj powinny dodać takiego normalnego klimatu. Wiecie, o co chodzi, że nie będziemy się tutaj czuć jak w jaskini, tylko jak w prawdziwym mieście. No, tylko że zamiast prawdziwego nieba mamy takie bardziej betonowe, ale jakby komu to przeszkadza? Ziomy, mam dzisiaj naprawdę bardzo duże szczęście, bo nie dość, że znalazłem naraz dwie krowy, to jeszcze jedną owcę, a akurat to jest dokładnie to, czego potrzebowałem. I oczywiście jestem w tym samym miejscu, co przed chwilą, czyli jakby w tę stronę, no widzicie, tutaj są te wieże budowane przez Bobo. Jesteśmy naprawdę niedaleko naszego wejścia, więc to powinno być naprawdę całkiem spoko. Czyli tak, bierzemy sobie, słuchajcie, owieczkę, bierzemy dwie krówki, no i to jest, słuchajcie, teraz bardzo ważny transport. Tutaj naprawdę, słuchajcie, muszę uważać, więc zrobię tutaj bardzo eleganckie schodki, żeby nasze zwierzątka, słuchajcie, miały komfort, miały wygodę, żeby one się niczym nie stresowały. Zapraszam za mną wszystkich zainteresowanych. Gdybym miał, słuchajcie, jak to się nazywa, sianko, gdybym miał sianko, to one by na pewno za mną szły dużo chętniej, to by było dużo prostsze, ale już mamy sprawdzone te techniki, sprawdzone metody i to wszystko działa, więc zapraszam za mną. Jesteśmy, no naprawdę, słuchajcie, za chwilę będziecie w nowym, lepszym domu. Przed chwilą wszystkie te zwierzątka, słuchajcie, były uwięzione. Były, wiecie, no, skazane na porażkę, no, były uwięzione w tym jakby jeziorku małym, no, nie w tej dziurze. A teraz? Teraz, słuchajcie, będą się pasły do woli, jadły trawkę, będą miały kumpli, rodzinę nawet założą, no, słuchajcie. Nie jest to lepsza opcja? Mi się wydaje, że jest zdecydowanie lepsza opcja. A to, że będą pod ziemią, że już nigdy nie zobaczą prawdziwego słońca... No, będą miały, ale betonowe, no, mówiłem wam, że no, komu to przeszkadza. Dobra, to teraz tak. Pakować się do dziury, gościu! Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. Proszę się tutaj natychmiast pakować do dziurska. Dobra, ta krówka jest pierwsza chętna, bardzo mi to odpowiada, czyli tak, zdejmuję i wrzucam cię! I teraz czy ona przeżyje? Ej, możemy... Aj, zniknęła, myślałem, że jakby będzie widać po prostu, jak spada. Dobra, teraz tak, kolejna krówka. No musisz iść do kolegi, no co? To twój kolega dał radę, ty się boisz, typie? Ty się niczego nie boisz. Dobra, spadówka, dosłownie i w przenoś... Nie! Spadłem do nich! Niedobrze, bo ta owca, słuchajcie, mi ucieknie, Dobra, mamy ją tu, patrzcie, ona nawet na kratkę nie odeszła. Co, wiecie co to oznacza? Ona bardzo chce tutaj być, ona pragnie, słuchajcie, tego. My oczywiście jej to zapewnimy, bo my jesteśmy bardzo dobrymi pasterzami. Ja jestem też kangurem, jestem też zwierzątkiem, także ja, słuchajcie, wiecie, traktuję tę owieczkę praktycznie po bratersku. No i spadła na dół. Dobra, słuchajcie, zanim zejdziemy na dół i zaciągniemy te zwierzątka do nas, do Bobowic, to ja bym chciał jeszcze to odbudować, bo rzeczywiście tutaj troszeczkę nabroiłem i powiem wam szczerze, no nie wiem, jak to do końca wyglądało, także może być troszeczkę tutaj przypał, ale spokojnie, postaramy się to jakoś odbudować. Na pewno, słuchajcie, w tym miejscu był Grasdirt, to było na pewne i na pewno tutaj, słuchajcie, też były jakieś bloki, więc ja bym chyba zrobił to w... Myślę, że w taki sposób będzie legitnie. Oczywiście to sobie zarośnie trawą, do tego kwiatki były tutaj postawione, także damy sobie, słuchajcie, tutaj kwiatek. Z tego kwiatka też, słuchajcie, zrobimy taki bardziej mur. Poczekajcie, o, może żeby ten Grasdirt nie był aż tak widoczny, to zrobimy to w taki sposób. Tutaj przydałoby się dać z Bone Mila, a ja mam nawet, słuchajcie, kości. No pięknie, elegancko, to sobie zrobimy coś takiego. Zrobimy Pyksona Cyksonaha, to tutaj nie rośnie, bo chciałem, żeby ten Grasdirt był zasłonięty trawą, no ale... Musimy poczekać, aż po prostu tutaj będzie Grasdirt, bo to właśnie nie jest Grasdirt. No to o to chodzi, Macio. Dobra, w takim razie, słuchajcie, schodzimy na dół. Pykson, cykson, oczywiście ja to, słuchajcie, zabudowuję. Mogę sobie teraz spadać na luzaczku. Pyk. I patrzcie, widzicie, mówiłem wam, że owca chce tam iść, bo ona już, słuchajcie, ona już wychodzi z tego bajorka, już wychodzi od krówek i ona chce iść do swojej owczej jakby kumpeli. Dobra, za mną.
cała ferajna, za mną lecicie do swojego, na swoje nowe pastwisko, tak? Na swój nowy wygr. Patrzcie, one biegną, one nie idą. One pędzą, one galopują! O proszę, słuchajcie, mamy Elwiska! A jak byłem sam na serwerze, znaczy jak zaczynałem odcinek, to byłem sam na serwerze. No ale patrzcie, Elwiso przyszedł, zobaczyć jak tam postępy, także misja wypełniona. Misja przez Maciocha została wypełniona, bardzo elegancko. Tutaj slajd... Nie! Co ty robisz? Co ty robisz? Ja sprowadzam! Co ty odwalasz? Co on odwalił? Nie. Nie, poczekajcie, nie, to się nie stało. Jest jeden kurczak. Jest drugi kurczak, o dobrze. O matko, o matko. Przecież jak on by mi załatwił tego kurczaka? Nie wiem, co bym z nim zrobił. Nie mam pojęcia. Ziomki, nasze zwierzątka mają nowy dom. Jak widać, one są troszeczkę jeszcze speszone. Jeszcze nie wiedzą do końca, o co chodzi. Czy one mogą tutaj sobie, wiecie, no po prostu żyć. Ale widać, że ta owca to jest pionierka. Ona tutaj za całe stado poprowadzi. No dobra, ważne jest to, że mamy zwierzątka i dzięki temu będziemy mogli mieć ich więcej. No i dzięki temu nasze miasto jest o krok bliżej do samowystarczalności. W takim razie ja wam pięknie dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie o tym, żeby subskrybować kanał, bo codziennie są odcinki na tym kanale i wpadajcie na mojego Instagrama, bo tam również codziennie macie nowe rzeczy od Maciocha i będę wam bardzo wdzięczny, jeżeli zasubskrybujecie i wpadniecie na mojego Instagrama. Tymczasem dzięki, do następnego, yo!